Zginął człowiek w wyniku powiewu wiatru, zawaliła się na niego ściana. 74-letni mężczyzna usiłował schować rower do stodoły przed wichurą. No i niestety znalazł się pod tą ścianą. Zniekształcone są zwłoki. Zabieraliśmy zwłoki do prosektorium szpitala, żeby jutro dokonać oględzin i ustalić przyczynę śmierci. Budynek po prostu był źle zbudowany, niezgodnie ze sztuką budowlaną. I stwierdziliśmy, że jest to katastrofa budowlana. Tym, że na razie jest budynek zabezpieczony. Straż pożarna, tam te elementy, które ewentualnie mogłyby jeszcze tam spaść, usunęła. I w tej chwili już będziemy tylko jutro prowadzić całe postępowanie dotyczące katastrofy. Powołujemy komisję i tak dalej. To jest stodoła, według rozpytania tutaj mieszkańców tego budynku, liczy 30 lat. 30 lat temu została zbudowana. Więc tutaj za wcześnie jest mówić o tym, jakie to będą kierunki postępowania. Niewątpliwie to zostanie zbadane, czy ona jest, w jakim była stanie i dlaczego była w tak złym stanie, bo widać gołym okiem, że rzeczywiście była w złym stanie technicznym. Także tutaj się zgadzam z tą wstępną oceną inspektora nadzoru budowlanego. Tu do nas, ja stałam w oknie, to w ogrodzie, to taki tajfun był, że kręciło się piach w koło aż do góry. Ja się wystraszyłam, mówię, coś tak walnęło mocno. Wyszliśmy na dwór, patrzymy, a u nich stodoła się zawaliła. No i ja tu wyszłam jeszcze na podwórka, sąsiadka woła mnie, ratunku, ratunku. I ja zaraz tego zięcia swego zawołałam i tego Rafała, i żeśmy tam polecieli. Mówi, że sąsiada przygniotło.